Witam po krótkiej przerwie związanej z moją abstynencją w kwietniu. Z kolei w maju, w tym jakże ciepłym już teraz miesiącu, Jacek podejmuje taką próbę. Zatem no, mi przypada dzisiaj przeprowadzić pewien test, pewną degustację. No i słuchajcie, na warsztat weźmiemy sobie nowe piwa z browaru Gwarek, a mianowicie Sztygar American Pils. Do tego, proszę ja Was, Pale Aleozoik z browaru Gwarek, jest to New England Pale Ale. No i na koniec druga odsłona nowego cyklu, nowej serii piw, Bihop. Tutaj mamy do czynienia z chmielami Equanot i Simco. Jeśli chcecie przejść do degustacji stricte, to tam 30 sekund, minutkę sobie przewincie film do przodu, bo garść informacji. Otóż, parę osób pytało w komentarzach, czy nas prywatnie w sklepie, jak to z jakością naszych filmów, że tutaj kamera drga, tutaj z głosem, z dźwiękiem nie do końca, tutaj kontrast barw się nie zgadza. No słuchajcie, ja przynajmniej mam takie podejście, a myślę, że Jackowi też do niego blisko, że to jest taki kanał stricte pasjonacki. Nie mamy ochoty na ten moment przynajmniej inwestować ogromnych ilości pieniędzy w nowy sprzęt, ponieważ gdzieś tam też mamy swoje inne priorytety. No i tyle. I po prostu formuła zostanie póki co taka. Kurczę, jeśli oglądacie, to jesteście członkiem tej naszej mini społeczności. To i tak jest takie grono wzajemnej adoracji troszeczkę, więc no póki co nie widzę przynajmniej ja takiej potrzeby. No i no to jest kwestia też priorytetów, prawda? Więc no póki co jakość pozostanie taka, jaka jest. Wyciągniemy maksymalnie dużo z tego, co mamy pod ręką i to mogę Wam ja obiecać. Natomiast przejdźmy do degustacji. Na początku oczywiście zdegustujemy sobie Pogromce Chaosu Sztygara American Pils. Jest to 11, 4,5% alkoholu, goryczka 3/5. Składniki woda, słód jęczmienny, chmiele Simco, Mozaik, szanuję, drożdże płynne górnej fermentacji. No i spróbujemy. Tutaj oczywiście otwieracz piwo z żuka jest bardzo tutaj przydatny. Piwo otwarte. No i zdegustujemy sobie w szkiełku Brudoga, które gdzieś kiedyś dostałem na festiwalu, 21st Century Lager. Buteleczka, taka etykieta, można powiedzieć klimatyczna, właśnie w stylu gwarkowym. Jest tutaj Sztygar, który medytuje z krótkofalówką. Pozdrawiam też grafika, który robi etykiety. Ja przepraszam, ale zapomniałem w tej chwili, jak się nazywasz. Chyba, że gdzieś jest na etykiecie napisane. Bo znowu mi się podoba, znowu fajna robota. Ale, co do piwa. Jak można zobaczyć, jest klarowne. Czy słomkowe? Może niekoniecznie. Tutaj troszeczkę zrobię tak, żeby bąbelki się oderwały. No, w końcu wygląda jak czyste szkło. Oj, Mozaik i Simco tu robi robotę. Kurczę, białe owoce, winogrona. No i taka troszeczkę leśność. Mam na myśli taką żywicę, która właśnie jest wynikiem dodania tutaj chmielu Simco. No, to jest tak apetyczny aromat, że już w tym momencie moje ślinianki zaczęły pracować, więc nie każę im dłużej czekać. Wasze zdrowie. Gwarek. Nie piłem żadnego złego piwa z tego browaru. Lekkie, ale zarazem pełne. Pijalne, ale zarazem treściwe, bo te chmiele tam rzeczywiście tą treściwość podbijają. Jeśli chodzi o samą podbudowę słodową, oczywiście nie czuć tutaj zbożowości, słodowości, sensu stricto, ale jest to piwo pełne, więc tutaj naprawdę balans jest bardzo fajnie zrobiony. Piana się nam wytworzyła, dosyć niska, ale to też jest kwestia szkła. Natomiast goryczka zaznaczona zostaje. Oczywiście nie zalega. No sztos. I taki może leciutki, ale to naprawdę na granicy autosugestii diacetyl w aftertaste. Takie masełko. Mogę się mylić. Kwestia jest tego, że ja degustuję bardzo dużo czeskich pilsów i one mają ten diacetyl, więc ja w pilsach po prostu szukam tego diacetylu i być może tutaj to jest kwestia sugestii. Natomiast no powiem Wam, z American Lagerów tegorocznych, które piłem, czy nawet podejrzewam, że w zeszłym roku, the best. Kupujcie, jak macie możliwość. Na Antapie to dla mnie jest 4,25. Naprawdę, super. No to przechodzimy do drugiego piwa, którym jest nasz New England Pale Ale na chmielach Eldorado, Mozaik, Simco, Columbus. Co do chmielu Eldorado, mam nadzieję, że tutaj wyniknie z tego troszeczkę gruszki, dlatego że jestem fanem, kiedy właśnie ten chmiel wnosi ten konkretny owoc. Składniki. Woda, słody jęczmienny, pszeniczny,
płatki pszeniczne i owsiane, no będziemy mieli oczywiście Hazy, chmiele Eldorado, Mosaic, Simco, Columbus, drożdże płynne górnej fermentacji, jest to 12, 4,5% alkoholu. Jestem zakochany w piwach, które mają ten ekstrakt i ten alkohol, bo można naprawdę delektować się bardzo dużymi wrażeniami, niekoniecznie upodlając się, czy wprowadzając do siebie taką ilość alkoholu, która no, zaburzy nam percepcję degustacji, no i w ogóle wpłynie na naszą efektywność w dalszej części dnia, nie? Także etykieta też mi się podoba. I tutaj są takie stworzonka rodem z bardzo dawnych czasów. Widzę tutaj jakieś trylobity, jakieś tutaj zwierzątka. No, paleozoik w końcu. Próbujemy. Zdegustujemy sobie to piwko w szkle Miłosławia. Puszeczka do odłożenia. No i co widzimy? Widzimy piwo mętne. Rzeczywiście wygląda bardzo New Englandowo. Jest bardzo mocno mętne, ale takie jasne. To swoją barwą nawiązuje do jakichś nektarów z owoców, może taki nektar z ananasa na przykład. Także fajnie, piana dość niska. O, to jest już aromat cięższy. Gruszki może tutaj nie wyczuwam do końca. Czuję mozaika, ale ździepko, o wiele mniej niż w przypadku American Pilsa. Cóż tu jeszcze? Eldorado, Simco, Columbus. Simco. Czy ja czuję Simco? Niekoniecznie. Simco tutaj się jakoś nie wyróżnia. Eldorado bardzo wyczuwalne. Może tej mojej ulubionej gruszki tutaj nie ma, jeśli chodzi o chmiel Eldorado, ale on jest wyczuwalny, jest odróżnialny. Takie ciężkie mango, powiedziałbym. Troszeczkę to nawiązuje jakby do chmielu Galaxy, ale nie ma go tutaj, a myślę, że w ślepym teście powiedziałbym, że właśnie to jest on. Spoczko. Zachęca swoim wyglądem i swoim aromatem do degustacji. Nie każmy mu długo czekać i się ogrzewać. O! Bardzo gładkie. Na tyle gładkie, że po prostu mam wrażenie, że to jest piwo idealne na taką pogodę, zważywszy też na ekstrakt i na alkohol, że niekoniecznie musimy gdzieś tam doprowadzić do upojenia alkoholowego. Nieco pustawe, tak muszę powiedzieć, z lekkich minusików, ponieważ oczywiście nie spodziewam się tutaj ogromnej pełni związanej z tym ekstraktem, z tym alkoholem, natomiast to, co było w aromacie, bardzo uwidocznione, tak w smaku tutaj troszeczkę nam ucieka. Oczywiście nie jest to piwo wodniste, natomiast spodziewałem się troszeczkę większej pełni. No, goryczki tutaj bardzo mało. Natomiast zważmy też, jaki to jest styl. To jest New England Pale Ale. Styl nie do końca popularny w tych czasach, gdzie królują Deepy najchętniej, albo New Englandy, ale takie naprawdę po hop rate 28-30. Także też to jest wybitna opcja na taką pogodę, jaką mamy teraz, na upały. Natomiast, no, muszę powiedzieć, że w konfrontacji, tak oczywiście subiektywnym moim okiem, no to póki co Pils wygrywa. Zdecydowanie czuć tutaj chmiele. Jest trusowość, jest rzeźkość, jest bardzo, bardzo, bardzo pijalne, ale troszeczkę brakuje mu tej pełni, tak ździepko. Przechodzimy zatem do trzeciego piwa dzisiaj. No i jest to Bihop Plasma 2 American Farmhouse IPA, Equanot i Simco. Farmhouse, bardzo lubię farmhouse'y, nie wiem czy kojarzycie, czy piliście, ale ostatnio z serii Nepomucena Crazy Lines właśnie powstała Farmhouse IPA. No i moim zdaniem to jest naprawdę fajna rzecz. Składniki: słody jęczmienny i pszeniczny, płatki pszeniczne, Equanot Simco, jeśli chodzi o chmiele, drożdże Omega OYL 501 Gulo. Nie słyszałem w życiu o tych drożdżach. No, Farmhouse w końcu. To nie jest aż takie popularne. 14, 6,5% alkoholu, goryczka 3/5. I znowu jest to 14. Czyli nie jest to jakaś tam 18, 20, jakaś rzeczywiście bardzo mocna IPA. I to znowu podkreślę już trzeci raz przy trzecim piwie, szanuję bardzo mocno. Etykieta znowu w stylu właśnie bihopowym, fajna, przejrzysta, wyróżnia się na półkach, no szapoba, jeśli chodzi o etykiety. Spróbujmy. No, nalane pod sam rant.
Tutaj szkiełko kormorana nam przyjdzie z pomocą. Barwa, oczywiście piwo jest mętne, natomiast jest o ton albo dwa ciemniejsze niż w przypadku piwa poprzedniego. Piana mam wrażenie troszeczkę lepsza, ale to też jest oczywiście kwestia szkła. Oj, tutaj drożdże, słuchajcie, zrobiły robotę. Od razu pojawiają się inne nuty. Oczywiście, jeśli chodzi o chmiele, Simko, no jest taka żywiczność, jest tutaj taka rzeźka, ale jednocześnie ciężka nuta, z którą ja właśnie utożsamiam chmiel Simko. Ekłano to tu nie czuję za nadto. Może gdybym dał temu piwu się troszeczkę więcej ogrzać, ponieważ piję je 10 minut po wyjęciu z lodówki. No wybaczcie, ale jest tak gorąco, że to była pierwsza myśl, która przyszła mi po powrocie z pracy. Natomiast te drożdże, mam wrażenie, wniosły pewną estrowość, kwiatowość. Do tego takie jakby litchi, taka papaja, coś w tym temacie. Może bardziej litchi, bo ono mi się kojarzy z czymś bardziej mączystym. A może jednak ekwanot? Może jednak? Tak, no, czy liczy, czy papajach. Papaję bym tutaj na pewno wyróżnił. Wydaje mi się, że to jest też jeden z elementów, który wyróżnia chmiel ekwanot, więc okej, jest tutaj wyczuwalny. Mam pewne problemy, żeby wyróżnić, powiem wam, nuty płynące z ekwanota, ponieważ nie jest to już chmiel tak popularny. Zauważcie, że 5-6 lat temu takimi wiodącymi chmielami był właśnie ekwanot, zwany wtedy Equinox. No i do tego, powiedzmy, Amarillo. To były takie dwa chmiele naprawdę wiodące. Oczywiście no, Citra, Simco Mosaic już tam majaczyły gdzieś w tle, szczególnie Citra. Natomiast właśnie w tych czasach już piwa z ekwanotem i z Amarillo już są takie troszeczkę zapomniane. No ale, sprawdźmy, jak to się ma w smaku. Jak można się spodziewać, najpełniejsze z wszystkich trzech. Cytrusowe bardzo. Limonka. Limonka pojawia się w smaku i to jest objaw też ekwanota. I mam wrażenie, że te drożdże sprawiły, że to piwo jest wytrawniejsze. Ta estrowość, te kwiaty właśnie, które płyną z tych drożdży, w smaku sprawiają wrażenie takiej też rzeźkości. Aftertaste jest bardzo przyjemny, goryczkowy, najbardziej goryczkowy z wszystkich trzech dzisiaj. No, drożdże zrobiły robotę, bo mam wrażenie, że gdyby ten bihop był uważany na tych drożdżach płynnych górnej fermentacji, tak samo jak poprzednie dwa piwa, no to straciłoby tutaj bardzo dużo. A Farmhouse, moim zdaniem, to jest bardzo fajny pomysł. I o ile temu Pale Ale'owi New Englandowi dałbym jakieś, powiedzmy, 3,50 w serwisie Untappd, tak, tutaj ten Bihop zasługuje moim zdaniem już na 3,75. No i słuchajcie, czas na podsumowanie. Mamy tutaj Bihopa, mamy tutaj Pale Aleozoika, ciężkie słowo, oraz tego Pilsa. No i muszę wam powiedzieć szczerze, że w mojej subiektywnej opinii zwycięża Pils, ponieważ jest tak bardzo uważony w stylu, ponieważ jest tak rzeźki, tak spełnia definicję swojego stylu, że no tutaj naprawdę czapki z głów. Nie mam nic oczywiście do New Englanda i Bihopa, choć muszę powiedzieć, że New England Pale Ale byłby u mnie na trzecim miejscu, ze względu właśnie na taką troszeczkę jednak pustkę. O wiele lepszy aromat niż smak, niż odczucie w ustach, w mojej opinii. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo, razem z browarem Gwarek. Moim zdaniem jest to jeden z takich browarów, które teraz na pewno należy śledzić na bieżąco. Każde ich piwo, ponieważ no, złego piwa od nich, gwarantuję wam, do tej pory nie wypijecie. No i też nie boją się ważyć pilsów, nie boją się ważyć takiego stylu, który jest uznawany przez wielu za jeden z najtrudniejszych do uważenia. I słuchajcie, na koniec jeszcze troszeczkę ogłoszeń parafialnych. W najbliższym czasie możecie spodziewać się kilku degustacji sztosowych i tak również takich bardziej na bieżąco. Muszę wam też powiedzieć, że szykuje się w mojej opinii bardzo ciekawy wywiad tyczący się jednego konkretnego gatunku piwa, jednego stylu, takiego właśnie, który ja i Jacek bardzo szanujemy, ale który niekoniecznie jest tak popularny w Polsce, jakbyśmy chcieli.
W związku z tym będzie też degustacja piwa przeszło 10-letniego, więc czekajcie na to. Jeśli Wam się podoba, to dajcie lajka, jeśli nie podoba, dajcie dislajka, ale dajcie coś, bo reakcje są dość ważne na tym serwisie, jakim jest YouTube. No i słuchajcie, cieszmy się, od 15 maja rusza gastronomia, chodźmy do naszych ulubionych pubów, multitapów na ogródki, spotykajmy się ze znajomymi w jakimś tam oczywiście przyzwoitym, no tym reżimie sanitarnym, choć nie lubię używać tego określenia. No i cieszmy się pogodą i mam wrażenie, że to lato być może kilka browarów uratuje od zamknięcia, no bo niestety, tak jak wiemy, kilka browarów się zamknęło. Zazwyczaj to browary kontraktowe, no przykładowo pracownia piwa zrezygnowała z ważenia stacjonarnego, przeszła na kontrakt. Miejmy nadzieję, że to już tyle, że już więcej złego nie będzie. Mamy w tej kwestii cegiełkę do dołożenia, ponieważ możemy kupować te piwa, chodzić do pubów, multitapów, wspierać browary, kupować przez internet, do czego Was gorąco zachęcam, bo to ciężki czas dla branży. A ja ze swojej strony dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, do zobaczenia i Wasze zdrowie, które wzniosę pilsem. Jeszcze raz, Wasze zdrowie.